W 10. rocznicę od tego momentu, kiedy w Warszawie w 2005 z okazji roku eucharystycznego spotkali się biskupi grekokatolicy Ukrainy i rzymskokatolicy polscy, wydali wtedy list pasterski z okazji wzajemnego aktu przebaczenia i pojednania. Teraz po 10 latach arcybiskup Szewczuk, czyli praktycznie zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, zwrócił się do mnie z prośbą o spotkanie i jednocześnie też o wydanie wspólnego komunikatu z tego spotkania. Tak reflektując nad tą propozycją, pomyślałem, że trzeba by poczynić krok naprzód w stosunku do tego, co zostało powiedziane 10 lat temu, dlatego że w tamtym momencie to była rzecz, która dotyczyła tylko kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie i rzymskokatolickiego w Polsce, z pominięciem kościoła rzymskokatolickiego w Ukrainie. Dlatego tym razem poprosiłem arcybiskupa Mokrzyckiego z Lwowa, żeby przybył na to spotkanie i żebyśmy nie rozmawiali o sytuacji kościelnej na Ukrainie pod nieobecność kościoła rzymskokatolickiego. Wiedziałem, że nie jest to spotkanie łatwe dla tych trzech stron, ale myślałem, że nie da się rozwiązać, powiedzmy, sporej ilości tych problemów, dopóki wszyscy nie będą razem i wszyscy swoje żale nie wypowiedzą jednocześnie, a nie poprzez listy czy poprzez korespondencję. I tak się stało. Arcybiskup Mokrzycki przybył również i w treść tego komunikatu, pierwszym nowum, którymśmy wprowadzili, to było właśnie obecność kościoła rzymskokatolickiego w tym dialogu. Potem drugie nowum, które dało się wprowadzić w stosunku do tego, co było proponowane, to znaczy, że obydwa nasze narody przeżyły straszne tragedie XX wieku, doznając ogromnych zniszczeń ze strony totalitarnych reżimów nazistowskiego i komunistycznego, poszerzyliśmy o trzecią stronę, to znaczy o skrajny nacjonalizm, dlatego że w praktyce rzezie wołyńskiej, to co one rozpoczęły, nie były owocem nazizmu ani owocem komunizmu, tylko były owocem skrajnego nacjonalizmu. I to też jako drugi element dało się wprowadzić do tego komunikatu. Trzecią sprawą, która się pojawiła, nie została ona zmieniona, tylko wyjaśniona, to kwestia mianowicie partnerstwa między parafiami obu państw, bezpośrednie kontakty międzyludzkie, wzajemne wizyty, dzielenie się duszpasterskim doświadczeniem. To partnerstwo było już proponowane przed tym spotkaniem przez arcybiskupa Szewczuka. Tutaj zostało nie tylko podjęte, ale także wyznaczeni przedstawiciele z jednej i z drugiej strony, którzy mieliby w konkrecie zajmować się formami tego partnerstwa. Bo wiemy, że dużo księży z Ukrainy przyjeżdża do Polski, do polskich parafii, próbuje znaleźć wsparcie, ale to nie jest kontakt, powiedzmy, partnerski w sensie wymiany ludzi, wzajemnych wizyt sobie składanych. Więc krok do przodu w tej materii został uczyniony w tym sensie, że biskup Rojek z naszej strony tutaj Kościoła katolickiego w Polsce został wyznaczony do przygotowania i do rozmów na temat konkretnych form tego partnerstwa. I ostatnia, piąta sprawa, to jest dołączona też tutaj właśnie w pewnym sensie z inspiracji księdza arcybiskupa Mokrzyckiego o uregulowaniu kwestii własności świątyń. Otóż na Ukrainie Kościół rzymskokatolicki stracił ponad 150 świątyń, przynajmniej w tej części Ukrainy Zachodniej. No i oczywiście wierni Kościoła rzymskokatolickiego odwołują się ciągle do tego, że to zostało przez państwo przyznane grekokatolikom, Teraz Kościół rzymskokatolicki nie jest taki liczny i nie ma potrzeby może tych 150 świątyń, ale prosił o restytucję 2 świątyń w Komarnie i w Lwowie, które praktycznie są zajmowane przez małe wspólnoty grekokatolickie, które posiadają skądinąd nawet w pobliżu 100 metrów dalej swoją własną cerkiew. Te wspólnoty nie są też duże, dlatego właśnie powstał ten problem poruszenia kwestii własności świątyń. Tu nie chodzi o świątynię w Polsce, tylko o świątynię na Ukrainie. I zostało dodane właśnie to sformułowanie, ten postulat. Istotną sprawą jest również dążenie do sprawiedliwej restytucji dóbr kościelnych. To jest kwestia, która ponoć rozwija się na Ukrainie, i uregulowanie kwestii własności świątyń. To są takie 5 momentów ważnych, które w tym komunikacie się pojawiły. Uważam, że to jest duży krok naprzód w stosunku do tego, co było, bo zgodzili się i arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk, i arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, i arcybiskup Jan Martyniak. Wszyscy razem ze mną podpisali się pod tym komunikatem.